Co robisz? Siedzę w necie. Widzę właśnie. Na TikToku pewnie. Nie, nie na TikToku znowu. Czasami siedzę na TikToku, ale nie często. Tak? No, jeszcze nie ten. Tak jak ty, jeszcze nie siedzę. Aha. Bo ty to masz problem, nie, z TikTokiem? Mam, patrz jak tu. Bo tu jest ciemniej, a tam jest jasno. I tak, kurczę, chyba cię słabo widać. Ktoś dzwoni gdzieś. No mamy telefon. Rozumiem, to nieważne jest połączenie. Teraz tak, tu jest burdel, bo Donia oszalała i tutaj spała, bo na górze, nie wiem, baby i lewy właśnie. Podaj Igorku pilota, tam jest. I tak, Ewie muszę przyszykować, będzie malować ten poddasze. Co? Dobre to było. Będzie malować poddasze, zaraz idę jej właśnie pędzle przyszykować i ten. Ja ci przyszykowałam kotuś, one są od... Tobie ja idę przyszykować. Ty musisz wiedzieć, że tam w piwnicy są dwie takie folie malarskie i tak chociaż wiesz na ten... Słuchaj, to jest twój dom, więc w twojej gestii jest... Jak mówisz, że jest mój, to mówisz, że jest nasz. A teraz jak trzeba coś zrobić, to mówisz, że jest mój. W tym, w twojej gestii jest zabezpieczenie go. Albo Donia go zabezpieczy. Nie, ty po prostu będziesz uważał. Też tak można zrobić. Ja mam coś powiem, tak? Co sądzisz, że ludzie nie idą spać? Wakacje prześpisz? Wakacje prześpisz i ten. I się obudzisz, a tutaj do szkoły będzie trzeba iść. O matko. Nie. To nawet ja się zestresowałam, jak to powiedziałbym. No. Rzucasz szkołę? Masz rację, rzucaj. Nie chodź do szkoły. Igorek, a co tak z tym plecakiem chodzisz, kolego? Jestem hackerem. Dobra, idziemy robić hackerze. Trochę pogoda nie za bardzo, Igorku, jest, wiesz? No i to trzeba pomalować. Nie wiem, czy trzeba, w sumie to może nawet nie trzeba. Ale pomaluję i z drugiej strony też jest do malowania trochę, wiesz? To z drugiej strony może ty pomalujesz, co? Okej, no i tutaj trzeba trochę zabezpieczyć, żeby nie zachlapać. Tak myślę. A ty, jak myślisz? Normalnie. Zabezpieczyć czy nie? Nie trzeba. Zobaczymy. Widzę cię. Słuchaj, tu nie ma sensu zabezpieczać, bo tu zobacz, tu i tak jest. To czego nie ma sensu? Z tej strony nie malujesz, nie? No tak. No to o co ci chodzi? No nie fikaj za dużo, bo cię spacyfikuje. Nie podskakuj. Spacyfikuje cię i tyle nie, będzie. Nie podskakuj się. Ja jakbym był, kurczę, w domu, to ja bym mnie na ziemi pomalował i by było wszystko w porządku. Ja ale... nie myślałam, że oni przybiją mnie jasne. Zaimpregnowane deski, no coś. To one są zaimpregnowane chyba, tylko jakoś takim nie, chyba bezbarwnym jakimś. Nie, te nie są. Ta? Te są, tak, ale jakimś gównianym kolorem, nie pasującym do niczego. No tak. Oczywiście, że gównianym, a jakim mają być? No się impregnuje takim kolorem, tym bardziej jak wystaje, żeby ci pasowało, nie? Chyba? No właśnie. Już jest pomalowane, mało wiele, ale jeszcze mam do pomalowania z przodu, kurczę.
przodu domu jeszcze mam do pomalowania. I nie wiem jak to będzie. Tutaj jest decha czołowa jedna. I tutaj jeszcze mam. No i to będzie wszystko. Ja ciężko tyram, a wy gdzie jeździcie? Wiesz, kogo widziałam w Biedronce? Kogo? Mówię, że ja ciężko tyram, a wy co robicie? A ja pojechałam, żeby ci upiec ciasto i zrobić obiad. Ale będzie super. Będę leżeć po prostu. Fajnie, będziesz leżeć przy obiedzie i przy cieście moim. Superancko. Piwko kupiłaś dla... Kupiłam. Dla swojego pana. I władcy. Pana i, i króla i władcy. A obuzy... Bo pan no. Musiał udzielić instrukcji, gdzie ona stoi, bo oczywiście Heineken... Nie, bo ona stoi w pewnym miejscu. A ona stoi tam... Właśnie, o to chodzi. No i tam znalazłam, no. Dobrze. A ja te arbuzy wziąłem. Mhm. Zaraz zobaczę, co one tu robią, jak ja poszedłem malować. Piwo już wypite, proszę bardzo. Boczek. Boczek tutaj już jest. I co? O, arbuzik. To sobie cześć, zjem. Prawda jest taka, że zmieniliśmy plan odnośnie obiadu i nie będzie kruszków. A co będą? Stwarogiem, miałam powiedzieć. Co będą? Faktycznie nie kupiłam twarogu. Przed nią zagadujemy. Mogą być bez twarogu. Będzie za. No ja mogą być bez twarogu. Nie, moi drodzy, posłuchajcie mnie. No. Będzie carbonara. Srarbonara będzie, nie carbonara. Ja też mam kanał na YouTube, to tylko wszony. Masz, ale słaby ten kanał twój jest. Dzisiaj wchodzi filmik. Nie nagrywasz za dużo. Bez kitu, a ten jak to powiem. Bez kitu. Ewa, no. Słuchaj, to ja idę, a ty tutaj... Ale widziałam, tak leciałeś pod oknem, mówię, aha, coś zapomniał. Co zapomniałeś? Chciałem was nagrać, jak nic nie robicie. Nie udało ci się? Udało mi się, bo nic nie robicie. Ja kroję arbuz na wadnie. Ja się nawadniam. Co ty robisz? A ja ten. No, ja się nawadniam. Słuchajcie, a tutaj są brzoskwinie, nie? Ja sobie robisz tą karbonarę. A Ewa niedługo, ja idę malować. Ewa będzie tutaj robić z Donią ciasto. Będzie brzoskwiniowo. Takie. Borówkowe. O. Ja myślę, że... Znaczy ja wiem, że się uda, ale ja bym wolał całe brzoskwiniowe, ale dobra, może być. Już jak ktoś więcej witamin... Co? Jakich witamin? A cię zaszkodzi, jak zaszkodzi witamin, nie? Nie, no w cieście to ogólnie nie ma witamin. Jak to nie? Jak to nie ma? Ja myślę, że są. Co tam szepczesz mamie do ucha? Czy pojedziemy dzisiaj do parku trampolin? No. Dzisiaj nie, może jutro. A ja dzisiaj nie mogę, bo ja dzisiaj muszę pomalować. Kolego, chodź tutaj, bo zaraz cię kopnę w ranie. Dobra, ser parmezan mamy? Co ty robisz? Karbonarę. Ty ziemniaki obieraj. Karbonarę. Nie karbonarę. Co, chcesz karbonarę? Coś ty w życiu. Ja też nie. Ja myślałam, że przemycę. Tak. Nie myślę. Ale to ziemniaki obieraj, a miały być kluski z twarogiem. Chcesz bez twarogów, czy wolisz karbonarę? Karbonara też jest... są ziemniaczane. A karbonara też jest z boczkiem. Ale jest też makaron, karbonara. Co? Karbonara to jest sos. Nie, karbonara to jest spaghetti. Nie, karbonara to jest sos. Nie, tobie się pomyliło. Komuś pomyliło. Karbonara to jest spaghetti biała. Biała odmiana. Tak? Z oczkiem, z jajkami parzonymi, makaronami. Nie wiem, może zrób to ciasto, to ja sobie ciasto zjem wtedy. No. Na obiad. No to niech robi, ja nie dyskutuję, tu nie skaczę, nie udaję. Nienormalne. Dobra, zatańczcie jeszcze tutaj na koniec. No, tańczyć. Zrobię, a ja zrobię ciasto. Dobra, to niech one tu tańczą, a ja idę pracować. Ja idę do poważnych zajęć. Się wezmę i zrobię w końcu, bo już naprawdę z tamtej strony wiem, mówiłem w ogóle, żeby nie malować, bo to nie widać, tylko jak człowiek z dołu popatrzy, to widać. Oj, to też. Aha, tutaj żeśmy zamówili, nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale zamówiliśmy taką moskiterę otwieraną i na górę, na balkon też jest zamówiona.
Tylko gość mówi, że trzeba poczekać 2 tygodnie i wtedy jak będzie zrobiona, to wam pokażę. Donia, uczysz się fachu? Tak. Ucz się, ucz, żeby mąż miał z ciebie pożytek, bo cię z domu wygoni i tyle będzie. Żebym ja tylko miała z męża pożytek. Z męża? To jak ja ci wybiorę, to na pewno będziesz mieć pożytek. Ja wiem, jaki, wiem co ci potrzeba. Nawet. No. Ewka, nie? Ja też wiem. Mama też wie, co ci potrzeba. Także wiesz. Selekcja będzie konkretna. Co tu robisz? Chciałem powiedzieć, że jakbyście chcieli kiedyś budować dom albo mieszkać w domu, to nie róbcie tego, lepiej w bloku, bo tak to musicie ten, będziecie musieli malować różne deski, będziecie musieli kosić trawę i będziecie musieli wszystko robić. I bardzo dobrze będzie, jak będziecie sobie robić, bo będziecie mieszkać u siebie i gdzie sobie nie wyjdziecie, to będzie wasze. A w bloku, gdzie nie wyjdziesz, to jest sąsiad i możecie nad drugim. Tu też masz sąsiada jednego, drugiego, trzeciego, z każdej strony, tylko od ulicy nie ma sąsiadów. Sławek po prostu nie lubi pracować przy domu. On by chciał, żeby ktoś wszystko przyszedł i mu zrobił. I trudno mu się pogodzić z tym, że niekoniecznie jest ktoś chętny, żeby mu pomalować deski. Ja akurat jestem ich córką. Bo ja w tym czasie, to ja mam tyle innych zajęć, a najgorsze jest to, że nikt za mnie tego nie zrobi. Ja mogę dla ciebie zrobić? Ty musiałabyś się najpierw nauczyć tego. Co, mamonę chcesz? Mamonę by chciała. Za darmo to nic, widzicie. Ja bym chętnie sobie zatrudnił tutaj, jakby ktoś mi tutaj przyszedł i jakiegoś ogrodnika na przykład i bez mi tutaj porobił wszystko, nie? Ewka, ty byś chciała, czy nie? Chwala, żebyś ty to zrobił. Właśnie. Beze mnie jednak to tutaj nic nie może się dziać. Jaką sprzątaczkę bym tu musiał zamawiać i kucharkę? Jeszcze mi tutaj mówi Ewa. No, jak ty jesteś w domu, nie chcesz robić różnych rzeczy. Ale ja bym... Koszenie, no, malowanie deszek. Ale ja bym robił inne rzeczy. Ja też mogę leżeć i pachnieć. Ale ja bym nie leżał i pachniał, ja bym robił inne rzeczy. No to inne, to ja też mogę robić. Malować te paznokcie. Mniej guś, z dziećmi się bawić. Ja mogę robić inne rzeczy. Ja mówię o takich prywatnych rzeczach, których nie mogę powiedzieć na wizji, co bym robił. Dobrze, koniec narzekania. Jest jak jest. Mam normalnie życie tak zciorane, że w pale się nie mieści. A teraz... Nie, jest to co innego ja. Ja to nie. A teraz Ewunia tutaj będzie robiła super ciasto. Ale tam to ciasto jest gdzieś na kanale, także nie będziemy wszystkiego nagrywać, prawda? Ciasto z bitą śmietaną będzie i z galaretką i z owocami leśnymi. No nie do końca leśnymi, bo to jest borówka i brzoskwinia. Tak jest. Czyli pół leśnymi, a pół ogrodowymi. Z owocami to będzie szybciej, słucham. Ale to lewo. Słucham ciebie, chłopaczku mój. Nagrajmy w FIFA. Nie dzisiaj. Jak będą następne Mistrzostwa Europy, to sobie zagramy. Kiedy są następne Mistrzostwa Europy? No ja nie wiem. Tak, on nie wie. Jak nie wiesz? Za 2 lata. Będziesz grał teraz, nie będzie czekał 2 lata. No ale się już wygrał? Nie, Mistrzostwa... Ty jeszcze tym wyjazdem mówiłeś, jak wrócę Mistrzostwa, słuchaj, Mistrzostwa Europy są za 4 lata, to Mistrzostwa tak, Świata są za 2. Oczywiście, że zagra. Mistrzostwa Świata są za 2 lata. Ja bym, chłopaczku, z tobą zagrał 2 godziny temu, ale mama mi kazała deski malować. I co? Tak, bo deski były do pomalowania. Jakiś ale co jest? Może się, że 2 godziny temu też byś się nie zgodził, bo nie mam czasu. Igorku, a co jest ważniejsze? Malowanie desek czy granie z tobą w FIFA? Granie ze mną w FIFA. Przyczajka. Jem lody. Nie wiem, czy wy tak macie. Mówię teraz do płci
męskiej, najlepiej żonatej, albo takiej, co mają dziewczyny. Czy nie rozpędzaj się tak. Czy też na waszych ustach pojawia się taki uśmieszek, jak wam wasza partnerka zaproponuje, może nie zaproponuje, może spyta się was, czy chcecie loda. Czy zrobić wam loda. Widzicie? Bo ja się pytam, czy zrobić ci. To ja chcę. A ty się uśmiechasz, jakbym ci mówiła nie wiadomo o czym. To ja chciałem tak powiedzieć... Ogródkami. Nie. A ona prosto z mostu, czy chcesz loda. Czy zrobić ci loda. Czy zrobić ci loda, no. Nie umiesz powtarzać? No. I to tak właśnie jest, no. Zaraz tam takie myśli jakieś. Właśnie, zaraz myśli, a to zwykły lód. Bardzo dobry. W wafelku, no. Z wafelkiem. Z wafelkiem w szklance. No i takie życie jest. Wesołe. Jutro na obiad będzie zupełnie coś niespodziewanego. No ale co? Jeszcze nie wiemy dziś tego. Wiecie co to jest, nie? To jest śmietana. I tam jest biszkopt, a tam są brzoskwinki. I zaraz zobaczycie, jak to ładnie wszystko będzie wyglądało jako całość. Teraz będziemy robić próbę generalną. Czy ciasto się udało? Wyciągnąć siewka? Ty mi zrób, a nie wyciągaj. Ja potrafię tylko wyciągać. Ja widzę. Z lodówy ciacho. Tak wygląda, ale gwarantuję wam, że komuś, jeżeli się to nie podoba, to smak... To życia nie zna. Nie, to smak na pewno by mu się spodobał. No bo to wiesz, wygląda jak wygląda, ciasto jak ciasto, aczkolwiek jakby tak przekroić, no to przekrój wygląda ładniej, ale smak... Jest the best. No bez dow, to nie ma takiego określenia po prostu na to. Cicho. No. Zobaczymy, czy ta już tak dobrze. Już, będzie git. Nigdy u nas nie zdąży stężeć porządnie ciasto, a o galaretce to nie wspomnę. Nie przeszkadza nic. Takie życie. Pierwszy będzie duży kawałek, bo go najciężej wydobyć. No nie? Właśnie, ciężko jest na początku. Ale później za to idzie jak spłatka. Maśle. Później jakoś idzie, jak, znaczy zatem. Co? Twój będzie ten pierwszy. No, bez różnicy. Okay. Igo, chcesz czacho? Jakie? Które robiłam. No ba. Takie jest. Duży kawałek, mały kawałeczek. Pyszne. Igorek to on, wiesz, on... I do tego piwko. Co? Jak dać mu spróbować. No właśnie. I słuchajcie, jutro zamiast ten, jutro rano zamiast tostów, to wiecie co będzie, nie? Jutro zamiast tościków to będzie takie ciasteczko. No mam, właśnie mam. Pyszne. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. El balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que